Gdy Bóg mówi kocham, po raz kolejny będziemy zastanawiali się, co to w praktyce oznacza, a dzisiejszy wykład, spotkanie, które przygotowałem, zatytułowałem Ten, który mówi zawsze prawdę. Jest to niezwykle ważne, kiedy Pan Bóg wchodzi z nami w relacje, żeby słyszeć, jak jest naprawdę. Bo możemy się karmić pewnymi słodkimi półprawdami, możemy się jakimiś otaczać opiniami, które będą bardzo przyjemne, miłe, ale jeśli to nie będzie prawdziwe, to prędzej czy później nastanie rozczarowanie. W związku z tym dzisiaj będziemy mówili właśnie o tym, jak Pan Bóg objawia nam prawdę, dlaczego chce być z nami szczery i dlaczego to jest takie ważne, abyśmy tą prawdę znali. Zanim będziemy studiowali Słowo Boże, to poświęćmy kilka chwil na modlitwę. Nasz drogi Ojcze, chcemy dziękować za to, że jesteś pośród nas, za to, że możemy otwierać Twoje Słowo i wnikać w Twoje tajemnice. Jest to dla nas olbrzymi przywilej, że możemy znać Twoje drogi, Twoje zamierzenia, możemy się do nich przygotować i wcześniej nam objawiasz to, co się ma stać wokół nas w odniesieniu do naszej planety, do naszej cywilizacji. Panie Boże, jest to niezwykle ważne dla nas, żebyśmy mogli się dokładnie wpisać w ten scenariusz, który przygotowałeś, abyśmy zawsze, cokolwiek będziemy czynić, żebyśmy czynili Twoją wolę. Prosimy, abyś był z nami w czasie tego spotkania, żebyśmy mogli rozumieć to, co mówisz, a nade wszystko, żebyśmy rozumiejąc mogli według Twoich wskazówek, rad, zaleceń postępować. Bardzo Cię o to proszę, żebyś był z nami i żebyś błogosławił to spotkanie w Chrystusa imieniu. Amen. Ten, który zawsze mówi prawdę. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozważali 7 rozdział Księgi proroka Daniela. Jest to rozdział, który wprowadza nas w bardzo poważne proroctwa. Do tej pory w Księdze Daniela natknęliśmy się w 2 rozdziale na pierwszy taki zarys historii, który był przedstawiony poprzez proroczy posąg. Posąg, który przyśnił się królowi Nabuchodonozorowi. Teraz wejdziemy troszeczkę dalej w te zagadnienia prorocze. Proroctwa, które Daniel otrzymał od Boga, pokazują, co się będzie działo wokół nas, jaki los, jaka przyszłość czeka naszą planetę. Proroctwa są nie tylko opisem wzrostu, upadku światowych potęg politycznych, ale mówią nam także, jakie będą losy Kościoła, jak ludzie wierzący w tym wszystkim mają się zachować, jaki będzie los ludu Starego i Nowego Testamentu, ludu Bożego. Proroctwa mówią nam także sporo na temat wielkiego boju pomiędzy Bogiem a szatanem, między dobrem a złem, między prawdą a fałszem. I każdy z nas, każdy z ludzi, prędzej czy później, czy chce, czy nie chce, czy świadomie, czy nieświadomie, musi opowiedzieć się po jednej ze stron, a więc nie stać nas na neutralność. Nad naszymi głowami toczy się bój między światłością a ciemnością i Pan Bóg liczy na to, że opowiemy się po Jego stronie. Daniel otrzymał widzenie 7 rozdziału Księgi Daniela około roku 553 przed naszą erą. Mógł mieć wtedy około 70 lat, a więc już był dojrzałym człowiekiem, który niejedno widział, który sporo już na temat tego świata babilońskiego, medoperskiego sporo mógł się dowiedzieć. Była to pierwsza wizja dana bezpośrednio Danielowi, bo sen o posągu czyim był snem? Króla Nabuchodonozora. To był sen adresowany do pogańskiego władcy. Daniel go tylko tłumaczył. Tym razem w 7 rozdziale Daniel sam otrzymuje od Pana Boga sen i będzie się tym snem niezwykle interesował. Proroctwo 7 rozdziału Księgi Daniela jest kontynuacją, rozszerzeniem proroctwa, które pojawiło się jako szkic historii w rozdziale 2 tejże księgi. Sen Nabuchodonozora stanowi wprowadzenie do kolejnych proroctw i wizji. Tak jak mówiliśmy już, Księga Daniela zawiera takie 4 jakby ciągi, warstwy prorocze. Są one przedstawione w 2 rozdziale, w 7 rozdziale,
ósmym, dziewiątym, bo te dwa rozdziały się łączą ze sobą, i czwarty ciąg wizji to jest rozdział od 11 do 12. Wszystkie dotyczą tego samego okresu, ale dodają kolejne wizje, jakieś nowe szczegóły, nowe uzupełnienia. Można to porównać, tak jak już mówiliśmy, do powstawania filmu animowanego, gdzie pewne klisze nakładają się na siebie w celu uzyskania efektu głębi, takiej przestrzeni. No, jeżeli chcemy to zilustrować, to spójrzmy sobie na ekran. A więc pierwsza wizja, którą Pan Bóg dał królowi babilońskiemu, to jest wizja posągu, prawda? Jest to linia historii. Złota głowa, pomóżcie mi, przypomnijcie, kogo oznaczała? Babilonię. Srebrne ramiona? Medów Persów. Miedziane biodra? Grecję, Imperium Aleksandra Wielkiego, jego następców. Żelazne nogi to oczywiście Rzym. Następnie Rzym się rozpada na części, po części z gliny, po części z żelaza, i właśnie w te stopy, jak Daniel powiedział, za dni tych królów Pan Bóg założy swoje królestwo, które było symbolizowane poprzez uderzenie kamienia, który oderwał się od góry bez udziału ludzkiej ręki, a więc jest to ewidentnie interwencja, działanie Boga, a nie ludzi i ich spojrzenia na historię. A więc kolejną warstwą, która się pojawi, to będzie rozdział 7, który za chwilkę poznamy, potem jeszcze doda kilka szczegółów rozdział 8, 9 i wreszcie kolejne rozdziały od 10 do 12 będą jakby tą wizję jeszcze uzupełniały i finalizowały. Dlaczego w proroctwach występują symbole? Niektórzy mają pretensje do Pana Boga, że Biblia jest napisana w sposób tak zawiły, tak skomplikowany. Osoby, które czytają Apokalipsę, Księgę Daniela, Księgę Zachariasza, Księgę Izajasza, mówią, jest tam takie mnóstwo symboli, jakie mamy rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. My wokół jesteśmy otoczeni wieloma symbolami, prawda? Gdzie się nie ruszymy, to mamy jakieś znaki, piktogramy i tak dalej. Tutaj niektóre z nich pokazałem na ekranie i właściwie rozumiemy, co one oznaczają. Bez słów te obrazki mają charakter taki międzynarodowy, prawda? Gdzieś na lotnisku, na dworcu kolejowym, to te obrazki bardzo szybko są odczytywane, interpretowane przez ludzi mówiących na co dzień różnymi językami. Biblia również ma pewne symbole. Dlaczego? Dlatego, że gdyby była księgą napisaną wprost we wszystkich swoich częściach, a opowiadałaby o zawiłych losach ludu Bożego, o zawiłych losach pewnych imperiów, które będą rządziły w określonym czasie wokół jakichś takich bardzo istotnych cywilizacji, to znaleźliby się ludzie, którzy natychmiast chcieliby tę wizję poprawić. Pamiętacie postawę króla Nabuchodonozora, kiedy przyśnił się mu sen o posągu? Tam była tylko złota głowa, prawda? Co on wystawił na Dolinie Dura? Posąg cały ze złota. Ta złota głowa mu się do końca nie podobała. On chciał, żeby cały posąg, nie tylko głowa, była ze złota. Chciał tą historię skorygować. I gdyby Biblia była pisana w sposób taki dosłowny, to bardzo możliwe, że nie wszystkim wizja, historia, scenariusz historii by się spodobał. Można by również zapytać, dlaczego na przykład Pan Jezus tak często sięgał po przypowieści. Niektórzy nawet byli troszeczkę na niego źli, prawda, że tak naprawdę nie wiadomo, do kogo mówił, o kim mówił, ale te przypowieści po pierwsze wymagały uwagi słuchaczy, tak? Pan Jezus mówił w ten sposób, żeby ludzie koncentrowali się na tym, co mówił, żeby próbowali przeniknąć. I ci, którzy mieli zrozumieć, rozumieli, a ci, którzy nie mieli daru zrozumienia, słuchali tych samych słów i nie wiedzieli, o co zupełnie chodzi. I podobnie, jeśli chodzi właśnie o proroctwa. Pan Bóg objawia swoje prawdy stopniowo. Ktoś, kto długo przebywał w ciemności, a wychodzi na przykład na zewnątrz, górnicy, którzy są często przesypani w kopalniach, co się robi, kiedy oni wychodzą na światło dzienne? Zawiązuje im się opaski na oczy, żeby nie stracili wzroku. Muszą się do światła słonecznego powoli przyzwyczajać. I Pan Bóg, jeśli chodzi o proroctwa, zaczyna od rzeczy najprostszych, a potem prowadzi nas jak dobry nauczyciel do rzeczy coraz bardziej skomplikowanych. Czy rozdział 2 Księgi Daniela był w miarę prosty? W miarę przejrzysty, prawda? Zaczynamy w czasach Babilonu, kończymy w momencie, kiedy nadchodzi Królestwo Boże. Jeśli chodzi o symbole, to Biblia sama siebie interpretuje. Czyli jeżeli szukamy znaczenia symboli biblijnych, gdzie mamy ich szukać? No w samej Biblii, prawda? Że Biblia sama siebie objaśnia, podaje nam, jak mamy pewne symbole rozumieć. Apostoł Piotr, kiedy pisał na temat naszego ludzkiego podejścia do Biblii, powiedział: przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. O czym mówi apostoł Piotr? Nie możemy wziąć Biblii do ręki
otworzyć na jakimś proroctwie, tak, i powiedzieć, a mnie się wydaje, że to, ten symbol oznacza to czy tamto. Kiedy nastąpił wybuch w elektrowni w Czernobylu, to znalazło się wielu takich ludzi, którzy dostrzegli Czernobyl w Księdze Apokalipsy. No, pokazywali, tak, Biblia o tym mówi. Oczywiście można z Biblii zrobić różne rzeczy, ale jest to zwyczajnie nieuczciwe. Nie możemy naszych ludzkich pomysłów wkładać do tej starożytnej księgi. Nie ma miejsca na nasze widzimisię. Biblia interpretuje siebie sama i narzuca nam zrozumienie symboli. A więc można powiedzieć o czymś w rodzaju kodu Biblii. Jeżeli mamy klucz do drzwi, to czy otwarcie tych drzwi nastarczy jakiegoś problemu? Jeżeli mamy klucz, który pasuje, drzwi otwierają się bez najmniejszego trudu, ale jeśli nie mamy właściwego klucza, to otwarcie drzwi staje się problemem. Dlatego też musimy sięgnąć po właściwe klucze. Jakie symbole się pojawią, kiedy będziemy czytali Księgę Daniela, być może w przyszłości Księgę Apokalipsy? A więc będziemy mieli do czynienia z symbolem głowy czy głów, mórz, morza, wiatrów, bestii, rogów i każdy z tych symboli ma jakieś konkretne biblijne znaczenie. Nie możemy sami tego znaczenia wyszukiwać, ale Biblia nam tutaj bardzo szybko pomoże. A więc mamy pierwszy symbol, wiatry. Co w symbolice proroczej oznaczają wiatry? Kiedy czytamy Biblię, to wtedy zauważamy, że wiatry w Biblii, w proroctwach, oznaczają pewne zawieruchy wojenne, sądy Boże, walki, konflikty. Kiedy mówimy, że o zawieruchach wojennych, to mówimy o pewnych bataliach, które się toczą, które zmieniają historię świata. A więc wiatry w Biblii oznaczają jakieś konflikty zbrojne, jakieś walki, jakieś zmagania między królestwami, imperiami, wiatry, które zmieniają historię. W symbolice biblijnej pojawia się także symbol morza, co oznacza morze. Według Księgi Apokalipsy morza w symbolach biblijnych to określenie ludów, języków, narodów, generalnie terenów gęsto zaludnionych. Księga Apokalipsy mówi, wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy, tłumy, języki, narody. Bardzo proste, tutaj nie musimy się domyślać. Biblia sama tutaj nam podpowiada interpretację. Spotkamy się także w proroctwach biblijnych z bestiami, różnymi dzikimi bestiami, podobnymi do zwierząt na ziemi, albo też takich, których nie ma, których nigdy nie widzieliśmy. Są one tak bardzo drapieżne, agresywne. Bestie w symbolice biblijnej oznaczają imperia, mocarstwa, królestwa, potęgi polityczne albo religijne, jakieś moce, które mają prawo rządów i zmiany historii. Mamy także do czynienia z rogami. Bardzo często na głowach tych bestii pojawiają się rogi. Co oznaczają rogi w symbolice biblijnej? Oznaczają najczęściej podział jakiegoś mocarstwa, rozpad na jakieś mniejsze części, jakieś potęgi, które powstają na gruzach wcześniejszej siły i mocy. Podobnie jeśli chodzi o głowy. A więc rogi oznaczają podział, głowy również. Jeżeli bestia ma kilka głów, to znaczy, że jej moc jest dzielona na jakieś mniejsze potęgi. No więc skoro już wiemy, skoro potrafimy już te najważniejsze symbole używać, no to spróbujmy teraz zmierzyć się z treścią księgi proroka Daniela, 7 rozdział. Czytamy tak. W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści. Daniel powiedział więc, ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze, cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Mamy tu kilka symboli. Jakie? A więc widzimy cztery wichry, tak? Widzimy wielkie morze, widzimy cztery ogromne bestie. Czy możemy już, używając symboli, troszeczkę odkodować to proroctwo? Wichry, jak mówiliśmy, co oznaczają? Walki, konflikty, zmagania, prawda? Morze, gęsto zaludnione tereny, jakieś cywilizacje, jakieś narody, tłumy, prawda, języki. Bestie to są siły jakieś polityczne, czasami również religijne. Innymi słowy, już sam początek tej wizji chce nam powiedzieć, że z jakichś gęsto zaludnionych terenów, zamieszkałych terenów, na skutek tych wichrów, czyli walk wzajemnych, wyłaniają się na arenie dziejów jakieś cztery potężne imperia, prawda? Popatrzcie, używając symboliki biblijnej, możemy już troszeczkę powoli rozumieć te proroctwa.
z terenów położonych wokół basenu Morza Śródziemnego. Co ciekawe, że Wielkie Morze w starożytności to było określenie Morza Śródziemnego, a więc była to nazwa własna. Starożytni ludzie, mówiąc o Morzu Śródziemnym, mówili o nim, to jest Wielkie Morze. A więc z tego Wielkiego Morza można to interpretować jako gęsto zaludnione tereny, ale także dosłownie jako teren, wokół którego rozłożyły się narody wokół basenu Morza Śródziemnego. Z jakichś gęsto zaludnionych terenów wyłonią się cztery potężne mocarstwa, które będą walczyły o panowanie nad światem. O tym możemy powiedzieć właśnie, jeśli chodzi o to ogólne, takie bardzo zgrubne znaczenie tego proroctwa. A więc jeszcze raz pamiętajmy. To, co już wiemy, pierwszy rys, który Pan Bóg dał Nabuchodonozorowi, to jest rys, który sięga od czasów Babilonu aż do czasów zapanowania Królestwa Bożego. W międzyczasie będą się pojawiały jakieś inne imperia. To jest taki generalny rys. Siódmy rozdział doda szczegóły kolejne, następnie rozdział ósmy, dziewiąty i ostatnia partia proroc od 10 do 12. Przypomnijmy sobie na krótko to, co się działo w drugim rozdziale Księgi Daniela. Pamiętacie posąg? A więc mieliśmy pierwsze imperium za czasów Daniela, to było imperium babilońskie, tak? Złota głowa. Czy miało być wieczne? Nie, miało ustąpić imperium, które było symbolizowane przez srebrne ramiona. Medo-Persja między rokiem 539 a 331. Czy miało być to wieczne królestwo? Nie. Miało przyjść potem inne, symbolizowane przez miedziane biodra, Imperium Macedońskie, greckie, ale ono również nie było wieczne. Rządziło między 331 rokiem a 168. Potem nastał czas, kiedy pojawiły się żelazne nogi, tak? Były to symbol rządów Rzymu. I to imperium rządziło dosyć długo, bo między rokiem 168 przed naszą erą, aż do V wieku naszej ery, czyli mniej więcej do roku 476. Potem nastaje czas tych stóp, po części z żelaza, po części z gliny. Rozpada się to imperium. Nie jest zastąpione przez jedno, jednolite imperium, ale rozpada się na części. No i w pewnym momencie pokazuje się kamień, tak, który uderza w stopy posągu, niszczy ten posąg i sam staje się wielką górą, która napełnia ziemię. Innymi słowy, zaczynamy od czasów Babilonu, od czasów współczesnych Danielowi, a proroctwo prowadzi nas aż do momentu, kiedy zapanuje Królestwo Boże. To jest tego typu rys. W siódmym rozdziale będzie podobnie. Również zaczynamy w czasach Babilonu. Daniel właśnie wtedy jeszcze jest na dworze babilońskim i możemy oczekiwać, że to proroctwo znowu doprowadzi nas do momentu, kiedy zacznie panować Królestwo Boże, bo rozdział drugi i rozdział siódmy mają podobną konstrukcję i dotyczą tego samego okresu czasu. A więc złota głowa czy skrzydlaty lew, o którym będziemy za chwilkę czytali, prowadzi nas do momentu, kiedy nastaje Królestwo Boże, które będzie panowało jako wieczne. To jest przesłanie tego siódmego rozdziału. Czytamy dalej. Pierwsza bestia podobna była do lwa, miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwóch nogach, dając jej ludzkie serce. A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej, podnieś się, pożeraj wiele mięsa. Potem patrzałem, a oto inna bestia, podobna do pantery, mająca na swoim grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia miała cztery głowy, jej to powierzono władzę. Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach oto czwarta bestia, okropna, przerażająca o sile nadzwyczajnej. Miała wielkie zęby, z żelaza, miedziane pazury, pożerała, kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała 10 rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Patrzałem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce, szata jego była biała jak śnieg, a włosy głowy jego z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, a jego koła płonący ogień. Strumień ognia rozlewał się i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg,
Patrzałem, aż zabito bestię, ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy, podchodzi do Przedwiecznego, wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę, władzę królewską, a służy Mu wszystkie narody, ludy, języki. Panowanie Jego jest panowaniem wiecznym, które nie przeminie, a królestwo Jego nie ulegnie zagładzie. Od jakiego momentu do jakiego prowadzi nas proroctwo? Od czasów skrzydlatego lwa, który ma orle skrzydła, aż do czasów, kiedy Syn Człowieczy przejmuje władzę. Widzimy, że jest to ewidentne nawiązanie do drugiego rozdziału Księgi Daniela. One są bardzo podobne, chociaż symbolika nieco się zmienia. Daniel mówi dalej: popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił mi znaczenie rzeczy. Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki. Czy to nie jest zgodne z tym, co mówimy? Te cztery bestie to są cztery królestwa, które powstaną na ziemi, ale królestwo wieczne, nieprzemijające, takie, które będzie istniało zawsze, do kogo będzie należało? Do świętych Najwyższego. To jest to proroctwo w pigułce i tutaj widzimy, że te cztery bestie to są czterej królowie. To nie możemy wciskać tam jakichś innych znaczeń, ale to są imperia, królestwa, królowie, którzy będą rządzili przez pewien czas na ziemi. A więc spójrzmy jeszcze raz na siódmy rozdział Księgi Daniela. Zaczynamy od czasów Daniela i to proroctwo prowadzi nas aż do momentu, kiedy władzę przejmie Królestwo Boże. Te cztery bestie, które pojawiają się na arenie, są to imperia, które będą przekazywały sobie władzę co jakiś czas, aż do momentu, kiedy Królestwo Boże zapanuje. Co interesuje Daniela w tym proroctwie? Na który moment proroctwa Daniel szczególną zwraca uwagę? Czy interesuje go ta pierwsza bestia, ten lew z orlimi skrzydłami, który potem staje na dwóch nogach i jego drapieżne serce zamienione zostaje na ludzkie? Nie. Czy interesuje go pantera, która ma cztery głowy, przepraszam, niedźwiedź, który pojawia się z trzema żebrami, jest lekko pochylony? Nie. Nawet nie pantera czterogłowa, ale interesuje go coś innego. Daniel sam o tym wspomina. Potem chciamy się upewnić, co do której bestii. Czwartej. Daniel jest zainteresowany nie początkiem proroctwa, ale końcem proroctwa. To przykuwa jego uwagę. Potem chcemy się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych, nader strasznej, która miała zęby z żelaza, miedziane pazury, pożerała, kruszyła, deptała nogami resztę. Jakaś bardzo agresywna bestia. Co ciekawe, że Daniel nie znajduje dla niej odpowiednika wśród zwierząt, które znamy na ziemi, tak? No bo lwa ze skrzydłami może nie widzieliśmy, ale jak lew wygląda, wiemy. Niedźwiedzia możemy sobie wyobrazić. Panterę, może nie czterogłową, ale z jedną głową tak. Natomiast to czwarte zwierzę nie ma żadnego odniesienia w świecie, którym znamy. Jest zupełnie inne, zupełnie nieporównywalne do czegokolwiek. I to zwierzę zainteresowało Daniela. O co chodzi? Chciałem się upewnić, mówi Daniel, co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych, strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury. Ale nie tylko co do czwartej bestii. Daniel chciał widzieć również coś na temat 10 rogów na jej głowie. I co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły 3 tamte. Róg ten miał oczy, usta wypowiadające wielkie rzeczy i wydawał się większy od swoich towarzyszy. Daniel chce znać końcówkę proroctwa. Czwarta bestia, 10 rogów na jej głowie i ten mały róg, który wyrasta później i wyrywa 3, które były wcześniej. Ma usta, ma oczy, wypowiada jakieś wielkie rzeczy i wydaje się większy od swoich towarzyszy. Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę z kim? Ze świętymi i zwyciężał ich. Aż przybył Przedwieczny, sąd zasiadł i dano władzę świętym Najwyższego i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. O jakim momencie mówimy? Kiedy święci otrzymają królestwo? U kresu dni. A więc to proroctwo przenosi nas
w czas, kiedy odbędzie się sąd i na tym właśnie sądzie zostaną ukrócone wszystkie ludzkie rządy, te wszystkie siły, które walczą z Kościołem, zostaną pokonane, a królestwo otrzymają święci Najwyższego. Czyli popatrzcie, wychodzimy daleko, daleko w przyszłość. Do czasów, których jeszcze nie znamy, które dopiero mają nadejść i nastać. A więc siła tych 10 rogów, tego szczególnego jednego rogu, tego, który walczy ze świętymi, będzie sięgała aż do momentu, kiedy Pan Bóg zaingeruje, wkroczy w historię naszej planety. Która część proroctwa zafrapowała Daniela najbardziej? Koniec. Daniel pragnął zrozumieć ostatnią fazę proroctwa. Jego uwagę przykuła czwarta bestia, 10 rogów na jej głowie, a w szczególności mały róg, który miał oczy i usta. Róg ten walczył ze świętymi, zwyciężał ich, ale Bóg odbył sprawiedliwy sąd nad grzechem i w konsekwencji święci otrzymali królestwo. Co może być tą bestią? Co może być tym małym rogiem? W jaki sposób Biblia nam to przedstawia? I kiedy Daniel zadaje to pytanie, Pan Bóg udziela odpowiedzi. Znowu, nie jesteśmy zdani na własne domysły. Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi różne od wszystkich królestw. Dlaczego różne? Jaki charakter miało te trzy wcześniejsze królestwa? No typowo świecki, prawda? Babilon, Medowie, Persowie, potem Imperium Aleksandra Wielkiego, Macedońskie, to były typowe potęgi militarne, świeckie potęgi. Natomiast potem pojawia się jakaś odmienna troszeczkę potęga, która łączy w sobie potęgę militarną częściowo, ale także rzuca wyzwanie komu? Nie tylko ludziom, ale rzuca wyzwanie Panu Bogu. Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi różne od wszystkich, pochłonie ono całą ziemię, podepcze ją, zetrze 10 zaś rogów, z tego królestwa powstanie 10 królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich i obali 3 królów. Ten mały róg będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd, odbiorą mu władzę, by go zniszczyć, zniweczyć doszczętnie, a panowanie i władza i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem, będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. Dotąd opis zdarzenia, mówi Daniel. Moje myśli przeraziły mnie bardzo, mnie Daniela zmieniłem się na twarzy, lecz zachowałem wydarzenie w sercu. Czy Daniel zrozumiał proroctwo? No, te pierwsze elementy były dla niego jasne, prawda? Te trzy bestie to są królestwa, które będą przekazywały sobie władzę, ale ta czwarta bestia, te 10 rogów, ten mały róg, był dla niego wyzwaniem, dlatego że Daniel wiedział, że te proroctwa sięgają końca czasów. Czasów, które nadejdą długo, długo po nim. On mógł tylko sobie je wyobrażać na podstawie proroctw, ale nie mógł nic powiedzieć, bo nie żył w tych czasach. My jesteśmy bliżej tych czasów, a my sami mamy wiele pytań odnośnie przyszłości, prawda? Chcielibyśmy wiedzieć i znać szczegóły. Dlatego dla Daniela ta końcówka jest szczególnie ważna. Przyjrzyjmy się zatem tożsamości małego rogu. Co Biblia mówi na temat tego małego rogu? Tutaj musimy powiedzieć jedną rzecz, że interpretatorzy proroctw mają dwie takie silne skłonności. Grupa teologów, jest taka grupa, która mówi, że wszystkie te proroctwa, o których mówi Biblia, one się już dawno spełniły. I niektórzy teolodzy widzą w tych wszystkich siłach przeciwnych Bogu najchętniej cesarzy rzymskich, tak? Ci, którzy prześladowali chrześcijan, a więc Nerona i innych. Ci, którzy wysyłali chrześcijan na areny, żeby ginęli masowo, to byli ci, czasy ich przeminęły, nie mamy się czego bać. Proroctwa Daniela, Apokalipsy już się spełniły. Inni wysuwają te proroctwa w czasy tak odległe, że właściwie szkoda o nich mówić, bo może to będą tysiące, jeśli nie miliony lat. A więc nas bezpośrednio te proroctwa nie dotyczą. Tymczasem Biblia dosyć precyzyjnie umiejscawia te wszystkie potęgi, o których wspomina Daniel. Powtórzmy zatem, co wiemy na temat małego rogu i gdzie możemy go umiejscowić w czasie. Co wiemy? A więc ten mały róg wyrasta między 10 rogami. Kiedy powstaje 10 rogów? Kiedy bestia traci władzę. Mamy tak, skrzydła tego lwa to jest Babilon,
niedźwiedzia, który symbolizuje Medów i Persów. Mamy czterogłową panterę, to jest Imperium Aleksandra Wielkiego. I tą czwartą bestią jest Rzym. Co się dzieje z Rzymem? No w pewnym momencie w V wieku traci swoją moc. Mówimy o tym zachodnio-rzymskim imperium. I jego moc łamie się, kruszy, rozpada się na kawałki, powstają inne mniejsze królestwa na jego gruzach. Kiedy ma się pojawić mały róg? Kiedy zaistnieje 10 rogów. A kiedy się pojawia 10 rogów? Po abdykacji ostatniego rzymskiego cesarza. Czyli nie w I wieku, nie w II wieku po Chrystusie, nie w III wieku, nie w IV wieku, ale w V wieku. 476 rok. Wtedy powstaje 10 rogów, a mały róg powstaje jeszcze troszeczkę później. Jest inny niż pozostałych 10 rogów. Te 10 rogów, wcześniejsze bestie, to były typowo świeckie polityczne potęgi. Ten ma troszkę inne aspiracje. Wiemy także, że kiedy się pojawia, to 3 spośród 10 rogów wypada, wyrywa je, łamie je, a więc jego rozwój jest okupiony upadkiem 3 królestw. Co ten róg ma w przeciwieństwie do innych? Ma oczy i usta, symbol inteligencji, sprytu, ale także wydawania pewnych dyrektyw. Ten róg coś mówi, bluźni Bogu, ale też wydaje jakieś nakazy, rozkazy. Różni się tym od pozostałych rogów. Ma moc stanowienia prawa, swojego prawa. Jakie rzeczy wypowiada mały róg? Ma usta mówiące zuchwałe słowa, bluźniercze słowa. Czy pamiętacie, jaka jest definicja bluźnierstwa w Biblii? Kiedy Pan Jezus powiedział, i usłyszeli to nauczyciele, teolodzy żydowscy, ja i Ojciec jedno jesteśmy, albo mój Ojciec działa i ja działam, albo odpuszczone są Twoje grzechy, to co słyszał? Ten człowiek bluźni. A więc biblijna definicja bluźnierstwa to jest sytuacja, kiedy stworzenie, człowiek, przypisuje sobie cechy, atrybuty samego Boga, tak? Ten mały róg mówi zuchwałe słowa. Jego słowa zdają się stawiać tą potęgę, tą siłę na równi z Bogiem. To jest tak, jakby stworzenie chciało sobie zagarnąć chwałę, pozycję, atrybuty, możliwości, cechy samego Boga. Mało tego, ten mały róg co jeszcze czyni? Prześladuje świętych. A więc to jest walka nie tylko militarna, polityczna, ale jest to walka o charakterze religijnym. Święci będą poddani w jego moc przez czas, czasy i pół czasu, 3,5 czasu czy roku proroczego. Co więcej jeszcze, ten mały róg chce zmienić prawo Boże i jego święta. Żadne imperium do tej pory nie próbowało tego właśnie, co mały róg. Ani Babilonia, ani Medopersja, ani Grecja, ani nawet Rzym nie próbował zmieniać Bożych praw. Oni chcieli tylko zagarnąć jakiś tam fragment, obszar, nad którym mogą panować. A ta potęga próbuje zmienić prawo Boże, czyli rzuca wyzwanie samemu Bogu. Kiedy zostanie zniszczony mały róg? Zostanie osądzony, zniszczony podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Kiedy odbędzie się sąd, królestwo zostanie przyznane świętym Najwyższego, a te moce wszystkie zostaną zniszczone. Kiedy się to stanie? W czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. A więc nie możemy mówić o mocy, która działała gdzieś na początku I wieku naszej ery. To będzie moc, która będzie działała aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i dopiero paruzja Jezusa, jego powrót, położy kres działalności tej mocy. Po upadku małego rogu święci otrzymają królestwo. Czyli mamy około 10 cech małego rogu. To jest dosyć szczegółowy opis. Nie możemy tutaj wrzucić Nerona, nie możemy tutaj umiejscowić cesarzy rzymskich, chociaż oni walczyli z Kościołem, ale są to cechy, które trudno jest pominąć i na ich bazie wypracować jakąś nieprawdziwą teorię. Co wiemy o małym rogu? Wyrósł na czwartej bestii, czyli w czasach Rzymu po jego upadku, między 10 rogami, czyli kiedy Rzym się rozpadł na mniejsze królestwa, po 10 rogach, a więc na pewno po roku 476, jest inny od pozostałych, ma nieco inny charakter działalności, jest nie tylko świecką potęgą, ale także o zabarwieniu religijnym. Wydał się potem większy od innych, zdominował te rogi, jego wpływy były większe niż pozostałych 7 rogów, które zostały. Obalił 3 królestwa, musiał je usunąć, żeby przejąć pełnię władzy. Rzucił bluźnił przeciwko Bogu, męczył świętych Najwyższego, chciał zmienić czasy prawa, rządził czasy i pół czasu w sposób nieskrępowany.
Potęga Małego Rogu pojawia się po upadku Imperium Rzymskiego w roku 476, ale historia dowodzi, że Rzym wcale w tym roku nie umarł. Tylko Rzym zmienił troszeczkę swój charakter. Wszyscy historycy, zarówno katolicy, jak i niekatolicy, przyznają, że po upadku Rzymu pogańskiego pojawił się inny Rzym. Jaki? Chrześcijański Rzym. Rzym, który był zdominowany przez działalność biskupa Rzymu. To właśnie on, Rzym chrześcijański, papieski, stał się niekwestionowaną potęgą Europy. Bardzo szybko rosły jego wpływy, także zdominował całą właśnie Europę i dyktował kierunek rozwoju poszczególnych królestw. Chyląca się do upadku władza cesarzy rzymskich stworzyła korzystne warunki do umocnienia władzy biskupa Rzymu. W roku 533 cesarz Justynian, panował w latach 527-565, uznał w papieżu, w biskupie Rzymu, głowę wszystkich świętych kościołów. Innymi słowy, ranga biskupa Rzymu jest niesamowita. Justynian, który władza na wschodzie, we wschodnim Imperium Rzymskim, uznaje, że na zachodzie, gdzie do tej pory władał cesarz zachodniorzymski, najwyższym autorytetem, z którym należy się liczyć, jest nie kto inny jak biskup Rzymu. Potęga religijna i potęga świecka. W roku 533, to się właśnie działo, Rzym pogański zmienia się w Rzym chrześcijański. Teraz właśnie biskup Rzymu staje się tą niekwestionowaną potęgą. Jedyną przeszkodą w drodze do realizacji ambitnych planów papieży były trzy narody ariańskie. Chrześcijanie, ale wyznający antytrynitarną koncepcję natury Bożej. Byli to Herulowie, Wandalowie i Ostrogoci. Ale proroctwo powiedziało, że kiedy ten mały róg zacznie wyrastać, kiedy zacznie nabierać mocy, siły, to wyrwie trzy spośród dziesięciu, które powstały na głowie właśnie tej czwartej bestii. Czy tak się stało? W roku 493 zniszczono potęgę Herulów. W 534 pokonano Wandalów. W 538 zniweczono potęgę Ostrogotów. Trzy królestwa, które powstały na gruzach Rzymu, zostały usunięte, żeby biskup Rzymu mógł bez problemu przejąć władzę w pełni. W roku 538 biskup Rzymu nie miał już żadnych przeciwników na drodze do władzy. A więc to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, to jest scenariusz, który Pan Bóg daleko wcześniej przepowiedział. Pytanie tylko, czy to jest możliwe, żeby w łonie chrześcijaństwa doszło do tak wielkiego zamętu, tak wielkiego odstępstwa? Czy to jest możliwe? No posłuchajmy kilku wypowiedzi. Jak osądzicie takie stwierdzenie? Wszystkie imiona, które w Piśmie Świętym odnoszą się do Chrystusa, wyrażając Jego zwierzchnią władzę nad Kościołem, przysługują także papieżowi. Czy możemy się z tym zgodzić? Że wszystkie tytuły, które przysługują Chrystusowi, należą się także biskupowi Rzymu? Czy to nie jest zbyt daleko idące stwierdzenie? Czytamy dalej. Papież ma tak wielkie dostojeństwo i jest tak wywyższony, że nie jest już więcej człowiekiem, lecz jakoby Bogiem, zastępcą Bożym. No tutaj aż przecieramy oczy ze zdziwienia, że tak w ogóle można. Czytamy dalej. Papież posiada tak wyniosłe i szczytne dostojeństwo, że ściśle mówiąc nie posiada żadnej rangi w dostojeństwie, lecz został postawiony na samym szczycie wszelkich dostojeństw. Z tego powodu papież jest koronowany potrójną koroną, jako król nieba, ziemi i podziemia. Król nieba? Czy Pan Bóg zrezygnował z władzy, abdykował? Są to rzeczy niepojęte. Nadto wyższość i moc rzymskiego kapłana jest nawet ponad anioły, od których jest większa. Dalej czytamy, papież jest jakoby Bogiem na ziemi, jedynym władcą wiernych Chrystusowych. Papież może odmieniać boskie prawa, gdyż jego moc nie jest mocą ludzką, lecz Bożą. Potężne słowa, mocne słowa. Słowa, pod którymi chyba nikt znający Pismo Święte nigdy by się nie podpisał. Jeden z papieży, Leon XIII, powiedział tak, na tej ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego. Rzeczywiście aż trudno w to uwierzyć. Kościół mówi coś więcej, nie tylko na temat rangi biskupa Rzymu, ale mówi także na temat swojego stosunku do przykazań. Znamy te słowa, są to słowa zaczerpnięte z katechizmu katolickiego Spirago, tom drugi, strona 81.
Nadane Żydom 10 przykazań Bożych przekształcił Kościół katolicki w duchu chrześcijańskim. Nie naruszając istoty przykazania, poczynił w nich Kościół następujące zmiany formalne. Jakie to są zmiany? Drugie przykazanie dotyczące czci obrazów złączył z pierwszym, natomiast 10 przykazanie Boże rozdzielił na 2 osobne przykazania. Nakaz święcenia sabatu przemienia Kościół na nakaz święcenia niedzieli. Czy to są tylko kosmetyczne zmiany? To narusza całą treść dekalogu. Stąd w kościołach dzisiaj mamy tyle obrazów, tyle figur, tyle relikwii, bo brakuje drugiego przykazania. 10 traci sens, bo jeżeli powiemy komuś ani żadnej rzeczy, która jego jest, to pyta, o co właściwie chodzi. Ten podział jest dziwny, sztuczny, nielogiczny. No ale kiedy zamienimy Boży dzień, święty dzień, sobotni dzień na niedzielę, to w tym momencie mamy już ewidentną ingerencję w Boże prawo. A więc chrześcijaństwo, które uznaje autorytet biskupa Rzymu, przyznaje się do tego, że dokonało daleko idących, dramatycznych, niedozwolonych zmian w Bożym prawie. Zamiast Chrystusa mamy człowieka, który przypisuje sobie prawo do posługiwania się takimi imionami, które, tytułami, jakie ma Chrystus. Mamy też Kościół, który poprawia swojego Boga. Kiedy Pan Bóg ogłasza prawo, to Kościół mówi, my wiemy lepiej, Panie Boże, jak powinny brzmieć przykazania. Jest to coś nie do pomyślenia. Co by się stało z sekretarką, która bez pytania poprawia pisma dyrektora? Długo by chyba nie popracowała, prawda? Nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno takich rzeczy robić. Apostoł Paweł, kiedy spotkał się z przełożonymi tworzących się kościołów, zebrał starszych zboru, biskupów poszczególnych lokalnych kościołów i powiedział im tak. Jest fragment Dziejów Apostolskich 20 rozdziału. Miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, mówi apostoł Paweł, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą, przeto czuwajcie. Co mówi apostoł Paweł? Że spośród was, biskupów, przełożonych nad lokalnymi kościołami, powstaną ludzie, którzy zaczną niszczyć kościół od środka. To nie te zewnętrzne zagrożenia są dla Kościoła problemem, ale te zagrożenia wewnętrzne. Ludzie, którzy zdają się służyć Bogu, zaczynają ten Kościół pożerać, niszczyć od środka. Ten sam apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi tak. Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i zastraszyć, jakoby już nastał Dzień Pański. Nie nastanie on pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czego mamy się spodziewać? Przed czym przestrzega apostoł Paweł? Przyjdą takie chwile, kiedy w Kościele zaczną się dziać rzeczy niesamowite. Pojawią się siły, trendy, pojawi się człowiek, który będzie wmawiał wszystkim, że jest na równi z Bogiem, że będzie rządził w jego świątyni, będzie oczekiwał pewnej czci, pewnego kultu. Zanim Chrystus powróci, musi się pojawić w Kościele odstępstwo. Czy zwróciliście uwagę, jak jest ta moc nazwana? Syn zatracenia. Czy wiecie, że to sformułowanie występuje dwukrotnie w Nowym Testamencie? Pierwszy raz użyte jest w stosunku do Judasza. Pan Jezus dziękuje Ojcu za to, że uchronił wszystkich swoich apostołów oprócz jednego, oprócz syna zatracenia. Kim był Judasz? Kiedy pojawił się w ogrodzie Getsemane, żeby spotkać się z Jezusem, to przywitał się z Jezusem pocałunkiem. Jezus mówi, przyjacielu, z czym przychodzisz? W oczach ludzi zewnętrznych Judasz był apostołem Jezusa, wymodlonym, wybranym. Przecież Chrystus nie wybrał z tłumu przypadkowych ludzi, prawda? Chrystus się modlił całą noc i spośród wielkiego tłumu wybrał tych 12, tych szczególnych. Wśród nich był Judasz. I co się stało z Judaszem? Za 30 srebrników sprzedał swojego mistrza.
sprzedał swojego mistrza, syn zatracenia, blisko Boga, blisko Zbawiciela, tak blisko u źródeł i co? I odpadł, odpadł. Dlatego Biblia mówi o synu zatracenia. Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać potęgi, która będzie wyglądała jak baranek, ale będzie mówiła jak smok. Będzie na zewnątrz postrzegana jako niezwykle pobożna, gorliwa, oddana, taka szlachetna, pełna światłości postać. Ale w środku tak naprawdę będzie to syn zatracenia. To są dramatyczne historie, dlatego Pan Bóg podaje je w symbolach, żebyśmy wiedzieli, że tak właśnie będzie, żebyśmy się na to przygotowali. Co w związku z tym? Czy mamy się bać, mamy uciekać? Nie, bądźmy czujni. Bądźmy czujni i zachowujmy wierność wobec naszego Pana. Mamy do dyspozycji niezwykle ciekawe świadectwo Hipolita Rzymskiego. Jest to tak jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich, niektórzy używają określenia ojciec Kościoła, który działał mniej więcej w drugim wieku naszej ery. I tenże chrześcijanin, tenże interpretator Biblii pisał o księdza Daniela w następujący sposób. Złota głowa obrazu, tego posągu i lew oznaczają Babilończyków. To jest człowiek, który żył 1800 lat temu, moi drodzy. A więc trudno, żebyśmy się z nim umówili na coś, tak? On miał swoją wizję, swoje interpretacje i my również dzisiaj odczytujemy Biblię. Co pisał Hipolit Rzymski? Złota głowa obrazu, czyli posągu i lew oznaczają Babilończyków. Piersi i ramiona ze srebra oraz niedźwiedź, Persów i Medów. Brzuch i inne części miedziane wyobrażają Greków, którzy dzierżyli panowanie od czasów Aleksandra. Zgadzamy się z tym? Całkowicie, prawda? Całkowicie. Żelazne nogi oraz straszna i stroga bestia, ta czwarta, o której mówi siódmy rozdział Księgi Daniela, wyobrażają Rzymian, którzy obecnie dzierżą panowanie. On pisał, moi drodzy, w drugim wieku, czyli Rzym jeszcze nie upadł. Popatrzcie, jak on odczytuje proroctwa dokładnie tak samo jak my. A więc żelazne nogi oraz straszna, sroga bestia z 10 rogami wyobrażają Rzymian, którzy obecnie dzierżą panowanie. Palce stóp, które były częściowo z gliny, a częściowo z żelaza oraz 10 rogów są symbolami królestw, które jeszcze mają powstać. On widzi przyszłość, prawda? Mimo tego, że nie żyje w niej, widzi, czego się może spodziewać. Dalej czytamy. Inny mały róg, który wyrasta ponad nimi, oznacza wśród nich Antychrysta. Amen. Kamieniem, który uderza w ziemię, przywodząc sąd nad światem, jest Chrystus i Jego Królestwo. I dalej tenże Hipolit Rzymski mówi, mów o błogosławiony Danielu, prorokowałeś o lwie, przepowiedziałeś przyszłość dotyczącą niedźwiedzia, mówisz mi o lamparcie, kto cię pouczył, abyś oznajmił te rzeczy? To Bóg, jak sam powiedziałeś. O tych rzeczach mówiłeś i nie są one fałszem. Raduj się, błogosławiony Danielu, nie pomyliłeś się. Wszystkie te rzeczy miały miejsce. I dalej Hipolit Rzymski mówi, już panuje żelazo, już podbija wszystko i łamie w kawałki. Już wszystko zniewolone jest do posłuszeństwa, już rzeczy te widzimy sami. Teraz oddajemy cześć Bogu, będąc pouczonymi przez Ciebie. Są to słowa Hipolita Rzymskiego, który żył w latach 160-236, a więc jakieś 200 lat przed upadkiem Rzymu. I on mówił, złota głowa i lew to Babilon, srebrne ramiona i niedźwiedź to Medowie Persowie, miedziane biodra i czterogłowa pantera to są Grecy, począwszy od Aleksandra Wielkiego, czwarta bestia to Rzym, który teraz panuje za moich czasów. Ale spodziewam się, że rozpadnie się na 10 królestw, a potem pojawi się wśród nich Antychryst, przeciwnik Jezusa Chrystusa. A więc mamy jeszcze raz przegląd drugiego rozdziału Księgi Daniela. Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym, rozpada się Rzym, uderza kamień, niszczy posąg, nastaje Królestwo Boże. Jak jest w siódmym rozdziale?
Mamy znowu Babilon, tym razem symbolizowany nie przez złotą głowę, ale przez lwa z orlimi skrzydłami. Potem mamy Medopersję, symbolizowaną przez niedźwiedzia z trzema żebrami w paszczy. Potem mamy czterogłową panterę i ma skrzydła, ale już ptasie, nie orle, symbol Grecji. Potem czwarta przerażająca bestia, która ma 10 rogów, to jest Rzym. I kiedy Rzym traci swoją siłę, pogańską siłę, rozpada się na 10 królestw, pośród nich pojawia się inny róg, który wyrywa trzy. Oczy, usta mówiące bluźniersze rzeczy. Rozpada się. Popatrzcie, że to ta wizja drugiego rozdziału Księgi Daniela uzupełniona jest o pojawienie się małego rogu, którego w drugim rozdziale nie było. I jest uzupełniona ta wizja o co? O wizję sądu. Że ta bestia, ten mały róg zdawałoby się szaleje, nikt mu się nie jest w stanie się przeciwstawić. Tam w niebie odbywa się scena sądu. Ten mały róg nawet nie wie, że jego postępowanie jest oceniane i już wkrótce królestwo zostanie przekazane świętym Najwyższego. Czyli znowu od Babilonu do końca czasów, do momentu, kiedy zapanuje Królestwo Boże. Teraz pytania. Czy jakakolwiek ziemska władza religijna ma prawo zmienić nauki Słowa Bożego? Jak byście odpowiedzieli? Czy ludzie, kościoły, przywódcy religijni mają prawo poprawiać Boga? Absolutnie nie. Co jest najwyższym autorytetem w sprawach dotyczących wiary i postępowania chrześcijanina? Ludzkie tradycje? A może Słowo Boże? Co jest ważniejsze, nauka Słowa Bożego czy ludzkie przykazania i wyznania wiary? Ludzie mogą zmienić na tej ziemi wiele rzeczy, ale kiedy staniemy przed Bogiem, to czego Pan Bóg będzie szukał w nas, w naszych przekonaniach, zasadach, w naszej wierze? Tego, co On dał, a nie ludzie wymyślili. Czy jesteśmy gotowi być wiernymi Słowu Bożemu, nawet wtedy, gdy oznacza to odłączenie się od jakiejś tradycji kościelnej, która jest sprzeczna z wolą Bożą? To jest ważne, żebyśmy nasze zasady budowali nie na tym, co powie duchowny, co powie tradycja, ale na tym, co mówi Słowo Boże. Tak jest najbezpieczniej. Co praktycznego wynika ze znajomości tego proroctwa? Czy mamy powody, by mieć lepszy humor niż inni chrześcijanie, skoro to proroctwo dotyczy błędów innych chrześcijan? Czy mamy o tym mówić z radością, z triumfem na twarzy, że ojej, dobrze, że to nie u mnie, dobrze, że gdzieś to po sąsiedzku? To są smutne karty historii Kościoła. Chrystus je przepowiedział, mówił o nich Daniel, mówił o tym apostoł Paweł, że przyjdzie odstępstwo i szkoda, że to odstępstwo będzie dotyczyło właśnie Kościoła. Ale z drugiej strony pamiętajmy o jednej rzeczy. Pan Jezus powiedział, że zbuduje Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Będzie walka, będzie odstępstwo, będzie odejście od norm biblijnych, ale Kościół nie upadnie do końca. Kościół zawsze będzie się składał z takich ludzi, którzy chcą być wierni Słowu Bożemu i którzy będą strzec nauki, Bożej nauki. Czy ta dramatyczna wizja siódmego rozdziału ma na celu potępienie jakiegoś chrześcijańskiego wyznania albo jego przywódców? Nie. To ma być dzwonek, który obudzi nas. Dzwonek, który pozwoli nam wrócić do źródeł. I to jest niezwykle ważne. Ja cały czas proszę Boga, aby wykładając Słowo Boże, być poddawany takim zewnętrznym testom. Kiedy przygotowuję jakiś program albo jakieś kazanie, jakieś rozważanie, to zawsze proszę Boga, Panie, pozwól mi głosić to, co tutaj jest, a nie swoje ludzkie myśli. Ale z drugiej strony, jednym z obowiązków słuchaczy, także waszym, jest to, ażeby sprawdzać, czy człowiek, który zwiastuje słowo, mówi prawdę. Nie możemy zbyt pochopnie mówić naszego amen na każdy pogląd, na każde nauczanie, bo może się okazać, że ktoś się zwyczajnie pomylił. A więc musimy sprawdzać, czy rzeczywiście poselstwo, które do nas dociera, ma Bożą pieczęć. Apostoł Piotr, kiedy mówi o nas, chrześcijanach, żyjących na przełomie dni, mówi tak. Jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjścia Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Jak brzmi pytanie? Jakimi powinniśmy być? Jakimi? Czujnymi. Powinniśmy być ludem Biblii, powinniśmy znać tą księgę dobrze, tak abyśmy umieli odróżniać prawdę od fałszu, abyśmy umieli odróżniać
nauczanie Chrystusa od nauczania tradycji ludzkiej, żebyśmy się w tym gąszczu różnych poglądów po prostu nie pogubili. Biblia nas przed tym przestrzega. Będą próby zmiany Bożych przykazań. Będą próby zmiany świętego Dnia Bożego. Będą próby zmiany dotyczące zbawienia i tak dalej. Będą takie próby i czasami w niektórych kościołach chrześcijańskich będzie się głosić takie rzeczy. A zatem musimy wiedzieć, komu mamy zaufać i jaką drogą pójść. W liście Judy jest to taki króciutki list poprzedzający Księgę Apokalipsy. Ma tylko jeden rozdział. Jest taka niezwykle ważna rzecz. Co mówi autor listu Judy? Uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Co jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem? Jest walka o wiarę raz przekazanym świętym, raz świętym podaną, jak mówią inne przekłady biblijne. Niczego nie dostajemy na tacy. Musimy się o tą prawdę walczyć, zmagać, strzec jej, bo wokół nas jest takie zatrzęsienie różnych poglądów, że łatwo się w tym labiryncie różnych nauk pogubić. Mamy walczyć o wiarę raz świętym podaną, raz tylko przekazaną świętym. I za to powinniśmy Panu Bogu dziękować, że włącza taki dzwonek, który budzi nas i który mówi, gdzie jesteś, jak wierzysz, dokąd idziesz, jakie są twoje zwyczaje, jak patrzysz na świat wokół. To jest ważne, abyśmy wiedzieli, komu zaufaliśmy i które drogi należą do Pana, a które powinniśmy skrzętnie omijać. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę będziemy więcej o tym wiedzieli, będziemy wiedzieli, czego się wystrzegać i jakich miejsc, jakich dróg z całą stanowczością unikać. A teraz zakończmy nasze spotkanie modlitwą. Nasz dobry Ojcze Niebieski, chcemy dziękować za to, że ostrzegasz nas, że włożyłeś w nasze ręce Księgę Daniela, która jest takim dzwonkiem, takim dzwonkiem, który budzi nas z letargu, z marazmu, który pomaga nam szeroko otworzyć oczy i zadać sobie pytanie, gdzie jesteśmy, w którym miejscu historii, jak mamy wierzyć, jak mamy postępować, czego unikać. Panie Boże, mówisz z wielką szczerością, nie okłamujesz nas. Mówisz, że może dojść w Kościele i doszło do wielu dramatycznych sytuacji. Widzimy, patrząc na historię Kościoła, jak wielkie poczyniono zmiany. Widzimy, jak często ludzie zapominali, że są tylko stworzeniami, a zapragnęli Twojej chwały. Znamy dokumenty, które mówią o tym, że często przywódcy Kościoła wmawiali sobie Twoją moc, Twoje atrybuty, Twoje cechy, do czego nikt ich nie upoważnił, Panie. Pozwól nam pamiętać, że jesteśmy tylko sługami, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy szukają Twojej łaski i zmiłowania. Panie, strzeż nas przed tym, abyśmy nigdy nie popadli w sidła pychy, abyśmy zawsze raczej pokornie przed Tobą chodzili, abyśmy zawsze byli gotowi przyjąć Twoje słowa, a nigdy nie wprowadzali na miejsce Twoich przekazań czy praw swoich ludzkich tradycji. Panie, chroń nas przed tym i nie pozwól, aby ktokolwiek z nas zszedł na manowce. Bardzo Cię prosimy, aby proroctwa Daniela zachęcały nas do trwania przy Tobie, abyśmy studiując kolejne rozdziały mogli znajdować Ciebie jako Tego, który strzeże nas, prowadzi i daje zbawienie. Panie Boże, wywyższamy Ciebie jako naszego Stwórcę, jako naszego Króla i Pana, a także Zbawiciela, najlepszego przyjaciela, jakiego możemy sobie wymarzyć. Dziękujemy za Twoją szczerość i za to, że tak otwarcie rozmawiasz z nami na temat nieprawidłowości, które zaistniały w Kościele. Boże, dziękujemy Ci w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.